W 17 niedzielę po Trójcy Świętej, w ten nowy poranek, w dziękczynne święto żniw, witam Was bardzo serdecznie. A hasło święta żniw czytam z psalmu 145, gdzie w 15 wierszu czytamy: Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Czy faktycznie mamy nadzieję w Bogu? Czy patrzymy na Niego? Czytaliśmy: Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają. Zastanawiam się, ile w dzisiejszym świecie ludzi patrzy na Boga. Zadałam dzieciom na lekcjach religii pytanie, co by miały, gdyby nie dostały tego, za co nie podziękowały. Zamilkły i nastała cisza. Pan Bóg się o nas troszczy. Daje nam jedzenie, daje nam pożywienie. Sprawia, że mamy gdzie mieszkać. Zastanawiam się, ilu z nas na co dzień o tym pamięta. Zastanawiam się, ilu z nas, idąc do sklepu, widząc te wszystkie produkty, dziękuję za to, że ma co jeść. Dziękuję za tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że to wszystko urosło, że to wszystko jest na sklepowych półkach. Obecnie dla dzieci zdobywanie jedzenia jest bardzo łatwe. Idą do sklepu, biorą co chcą, wychodzą. Kiedyś tak nie było i właśnie święto żniw ma nam o tym przypomnieć, że ktoś ciężko zapracował, abyśmy my mieli co jeść. Święto żniw też ma nam przypomnieć, że to Bóg sprawił, że wszystko wyrosło, dał deszcz, dał słońce i dzięki temu my możemy cieszyć się tym, co mamy. W przypowieściach Salomona 3:5-6 czytamy: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie swoje ścieżki. Czy Ty zaufałeś Panu Bogu? Czy idziesz każdego dnia, myśląc o tym, że wszystko, co jest na Twojej drodze, przejdziesz, ponieważ jest z Tobą Bóg? Nie wiemy, co będzie. Nie wiemy, co jest nam dane. Ale możemy uchwycić się Boga, patrzeć na Niego, mieć w Nim nadzieję, że każdy kolejny dzień w Jego obecności będzie dobrym dniem. Że będziemy mieli wystarczająco wszystkiego, że będziemy mieli gdzie mieszkać, bo Bóg się o nas troszczy. Jak czytamy, przecież lilie polne nie troszczą się, nie martwią się, a Pan Bóg o nie dba i są tak piękne. Ptaki nie myślą o tym, czy jutro będą miały co jeść, a jednak Pan Bóg daje im pokarm. Zastanawiam się, ilu z nas modli się przed lub po posiłku. Nasz dzisiejszy fragment biblijny często jest właśnie modlitwą przed posiłkiem. I zachęcam nas do tego, abyśmy chociaż w kilku słowach podziękowali Bogu za to, że mamy co jeść. Bo przecież nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale nawet w modlitwie pańskiej, w czwartej prośbie, właśnie zwracamy się do Boga. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jak to tłumaczy Marcin Luter w Małym Katechizmie? Bóg daje chleb powszedni i bez prośby naszej, nawet wszystkim złym ludziom. Lecz prosimy w tej modlitwie, aby nam to dał poznać i abyśmy z dziękczynieniem przyjmowali chleb nasz powszedni. A chleb powszedni to wszystko, co do wyżywienia ciała i zaspokojenia jego potrzeb należy. Jest to pokarm, napój, odzienie, obuwie, dom, gospodarstwo, rola, bydło, pieniądze, mienie, pobożne małżeństwo, pobożne dzieci, pobożni domownicy, pobożna i wierna zwierzchność, dobry rząd, dobra pogoda,
Pokój, zdrowie, karność, uczciwość, wierni przyjaciele, dobrzy sąsiedzi i tym podobne. Moi drodzy, tak często chcemy narzekać na to wszystko, co przed chwilą wymieniłam. Ale dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, abyśmy zamiast narzekać, wyciszyli się, zastanowili się i oddali te wszystkie rzeczy Bogu. Bo jeżeli na Nim będą skupione nasze oczy, to wtedy możemy Mu zaufać, bo On będzie z nami na wszystkich naszych drogach. Pomódlmy się. Łaskawy Panie, tak dzisiaj przychodzimy, dziękując Ci za wszystkich ludzi, którzy są wokół nas, za wszystkich tych, których nawet nie znamy, a przyczynili się do tego, że mamy pożywienie na stole. Dziękuję Ci za ich żmudną pracę. Dziękuję Ci, że te święto żniw przypomina nam o tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że mamy co jeść. A przede wszystkim, Panie, dziękuję Ci za to, że Ty sprawiłeś, że to wszystko urosło. Dziękuję Ci za to, że Ty troszczysz się o swój lud, karmisz nas, dajesz nam pracę, dajesz nam zdrowie. Panie, pomóż nam wyciszyć się, skupić się i docenić, że mamy to wszystko. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Amen. Życzę Wam błogosławionego święta żniw. Dobrego dnia. Bądźcie z Bogiem. Dobrej refleksji nad Waszym życiem. Do zobaczenia.